Bo z jednej strony analityk zbiera oczekiwania, zbiera wymagania interesariuszy, czyli wszystkich osób, które są zainteresowane projektem, a z drugiej strony musi przekazać te wymagania światowi IT, konfrontuje je właśnie z możliwościami i ograniczeniami technicznymi. Kim są potencjalni analitycy biznesowi? Patrząc nawet na tą tabelę, możecie zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z całą gamą zawodów. A im więcej doświadczenia, tym te zarobki są wyższe. Czyli coraz częściej pojawiają się wręcz w ofertach takie widełki na B2B. Bardzo chętnie w branży IT zatrudnia się w takiej właśnie formie.